Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Detroit Become Human. No, kontynuujemy naszą przygodę oczywiście. Do przodu lecimy. Ostatnio towarzyszyliśmy Connorowi. Rozwiązywaliśmy zagadkę morderstwa. Zagadka została rozwiązana pomyślnie. Zobaczymy, gdzie nas teraz gra wyrzuci. Tak z kolejki wypadałoby, żebyśmy zajrzeli do Kary. Więc jest Kara. Kurde, jaka nocka. Kolacja gotowa. Ta, już idę. Podaj jedzenie, bardzo proszę. Tutaj Todd chyba trochę za mało przyćpał. Albo faza mu minęła. Zrobiłam, co mogłam. Podaj. Coś było, ale kurde, przez tą kamerę. Dobra, spójrzmy. Zapal światło, bardzo proszę, zapalimy światło. Tylko w którym miejscu? Gdzie tu się zapala? A tutaj. Włącz, bardzo proszę. Służ Alice i Todowi. Będę służył. Zabawne. Woda. Straciłem robotę przez androidy. Nalejemy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Dalej. Co robię? Idę i kupuję pierwszego androida. Żenada. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie zmęcą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie! Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym dziękowym! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! To jej wina. To wszystko jej wina. No i ciekawe, czemu mamusia odeszła? No ciekawe, czemu? Dam jej lekcję, że popamięta. Musisz się o to prosić. Tylko się sztachnę. Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć. Postuka cię gorzej niż ostatnio. Więc Cina odeszła bez pożegnania. Ale jaja. Mogłem żyć w szczęściu. Mogłem mieć rodzinę. Ale nie! Miała to gdzieś, jak ja cię czułem. Tak się starałem, żeby ją uszczęśliwić, ale jej wciąż było mało. Nie byłem dla niej dość dobry! Ja pierdzielę, ale wam powiem, że siedzę jak na szpilkach, nie?
się ruszyć? A nie ruszaj się. Kurde, ale jazda. L1. Co tu się kurna dzieje? Serio? A to ja się mogę... Mogę się uwolnić z tego? Czyli co, będę bronił kurna małej? No trzeba bronić, ja pierdzielę. Ja pierniczę, ale jazda. No chroń Alice. Halo, ja bym poszedł. Kurna, ja bym poszedł. Przemów sodowi do rozsądku. To wszystko jej wina! Jemu się nie da przemówić, trzeba spierdalać. No, halo, kamera, kurna! Tu można zamknąć drzwi? Dobra, tu nie można, dobra, ja pierdykam. On tu idzie, zrobi mi krzywdę! Wiej! Uciekaj, albo zepsujecie tak jak ostatnio! Kurde, zamknij pokój. Zdążę? Już idzie. Musi ci dać porządną lekcję. Zdążyłem. Kurda. Ale jest jazda. Muszę coś znaleźć. Nie, pierdziele, uciekamy. Właśnie, i po to było to okno, które żeśmy kiedyś tam... Gdzie to? Jak to? Po to jest to okno. Wyjdź. Chodźmy, szybko! Co kiedyś, to w czasie sprzątania znalazłem wyjście. Ale jazda! Kara! Wracajcie do natychmiast! Miazga. Masakra. Autobus? Zdążymy na autobus? Okej. O masakra. Ale historia. Ale miazga. Ciekawe, czy dałbym radę pokonać Todda. Chyba nie. Przypuszczam, że byłbym za słaby. Tak krótko? Taka szybka historia? Moment. Dobra. O Jezu! Warany boskie! Aha, bo to jest dalszy ciąg jakby. Czy nie? Todd się wścieka. Dobra, aha, bo tutaj mogłem, tu było złamanie tej bariery całej, tej magicznej, tutaj jakieś, kurna, ale ile tu jest opcji do wyboru, rany boskie! Otwórz okno, wyjdź. Mogłem stawić czoło Toddowi, wtedy tutaj by coś poszło. Tędy i tutaj, kurna. Ja pierdykam, jakie to ojojoj. Ojojoj, to w sumie po linii najmniejszego oporu pojechaliśmy, a tu można było tyle rzeczy zrobić. Kurde, dobra, lecimy na następną. Ja pierdzielę, burzowa noc. 23% ukończenia. Dobra, lecimy na następną historię. A żeby było ciekawiej, nie mogę tej historii jakby rozegrać pojedynczej jednej.
Muszę rozegrać całość od początku, w sensie chyba, nie wiem. Kurde, nieważne, ja pierdykam. Jedziemy dalej. Druga historia. Markus, dobra. Dobry wieczór, Karl. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla, sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Czyli idziemy jeść, tak? Idziemy jeść? Przygotuj, zabierz Karla, co? Do salonu, dobrze. Szkocka, czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? A, czyli tędy. Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Dalej, bardzo proszę. Pyk? Jak to? Kurde, bo muszę padem ruszyć. Zadziałało, dobra. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Zadzwoń. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Tak? To idziemy sprawdzić. Ja pierdzielę. Też będzie jakaś dramatyczna historia, kurna, jak znam życie. Może syn przyszedł? Jest synek, kurna, w dziuple kopany. Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni. Słuchaj, zadzwoniłem już na policję. Idź stąd, zanim narobisz sobie dużych kłopotów. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest to? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym no już jest ruchy? Tak wyjątkowy? W czym jest lepszy ode mnie? Nie dotykaj go! Chodź, pokaż, co potrafisz! Markus, nie waż mi się bronić, jasne? Najlepiej nie rób nic. No dalej, wal! Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij! Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą! Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Posłuchaj. Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę z tatą. Rozerwę cię na strzępy i nikt nie mrugnie okiem. Wiesz czemu? Bo jesteś niczym. Słyszysz? Kurwa niczym. Karl, nie! Nie, Karl, nie. Człowiek to delikatna maszyna. Karl, nie odchodź, dobrze? Proszę, nie odchodź, nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu mówić ci, kim jesteś. Nie, nie, tato, nie, proszę. To wszystko twoja wina.
Nie doszłoby do tego, gdyby nie ty. To android. To on to zrobił. Kurna, syn kawał szuji. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy po imprezie? Sprawdź pracownię, ale coś tu mogłem zrobić innego. Ciekawe. No to w sumie mało wyborów. Ciekawe, do czego by to doprowadziło. Gdyby mnie posłuchał, no Karl pewnie i tak by umarł. Bo chyba zawał tak czy inaczej by miał. Tylko pytanie, kto by mnie oskarżył? Bo tu Leo oskarżył Markusa, tak? A tutaj pytanie, czy... kuźwa, co by tu się stało? Ja pierniczę. I co teraz? Zobaczymy jeszcze jedną historię? W sumie, kurde, mało czasu minęło. Zobaczymy jeszcze jedną. Czemu go zabiłeś? Dlaczego chwyciłeś za nóż? Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to, idę stąd. Dobra. Marnujemy czas, przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, Mondralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham? Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Czyli idziemy, tak? Znaczy w sensie... Ten sam wejdzie, znaczy w sensie nie muszę nim sterować. Wydobyć informacje. L1. Ten se siedzi, no bo siedzi. Analizuj. Okej, znowu trzeba kurna szukać wskazówek. Ja pierniczę. Bywa to irytujące. Oznaki niestabilności oprogramowania. Prawdopodobieństwo samozniszczenia niskie. Dobra, szukamy dalej. Okej, krew tego zamordowanego. Tutaj jakieś uszkodzenie. Niekrytyczne obrażenia drugiego stopnia. Tak, to w trakcie jak się ten defekt lał z Ortizem. To tutaj jest druga rana. Pierwsze ślady sprzed 16 miesięcy. Od papierosów. Poparzenia. Łe. To kolega nie bez powodu się, że tak powiem, obraził. Dobra, pomoc domowa. Przesłuchaj.
doprowadź do osiągnięcia optymalnego poziomu stresu, żeby uzyskać zeznanie. No i co teraz? Mam na imię Connor. A ty? Jak masz na imię? Pytanie, ile jest poziom stresu? Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Okej, za niski, ale okej, czyli idziemy do góry. Czyli muszę, muszę ostro z nim jechać. Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Wybierz podejście, ale w sensie, że co? Przekonam, bo dobra, przekonamy, bo jesteśmy na optymalnym poziomie stresu. Jesteś maszyną, masz być posłuszny, więc się słuchaj! Mów, co się stało! Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie, co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo, tak? Nie pomogę ci, jeśli niczego mi nie powiesz. Wyłączą cię na dobre. Umrzesz! Słyszysz mnie? Umrzesz! Kurde, za wysoki. Cholera. Nie dajesz mi wyboru. No bez jaj. Opiera się. Niczego nie zobaczyłem. Niczego tu nie zdziała. Poddaję się. Kurde. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz! Nie dotykaj go! Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował! Nie rozumiesz mnie! Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy! Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę! Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się! Nie pozwolę wam tego zrobić! Zostawcie go natychmiast! Ostrzegałem, skurwysynu! Dosyć tego! Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć. Kurwa. Nie ujdzie ci to na sucho. Kurwa. Wszystko w porządku.
Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go. Daj mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Kurde, nie wiem, czy dobrze poprowadziłem tą historię. Niestabilność programu. Kolejny raz. Okej. Tu też, kurde, rozbudowana historia. Co my tutaj mamy? Znaleziono podejrzanego... Aha, okej. Pokój obserwacji, ble, ble, ble. Tu gdzieś w którymś momencie nawaliłem i za duży stres mu zapodałem. Pytanie, czy to by coś dało? Dobra, ale tu też rozwiązań dużo, ale nie aż tyle, co w przypadku kary. Ja pierniczę, tamto drzewo było rzeczywiście makabrycznie rozbudowane. Tutaj jakoś tak w miarę po ludzku, znaczy po ludzku, po robociemu, ale nie aż tak dużo. Ja pierniczę, 41%. No tak, no bo tu jest też sporo historii. Sporo wątków jest nieodkrytych. Ale historie, ja pierniczę. I ta z Markusem, i ta z Karą. Przykaże to naprawdę serce mi waliło jak jasna cholera, no nie? Z Markusem w sumie też, może trochę mniej. Tu było najspokojniej. Coś się dzieje, tak? Coś się dzieje w przypadku Markusa i Kary. Jakby złamaliśmy tą barierę taką, która blokowała samodzielne podejmowanie decyzji, tak? W przypadku Conora jeszcze tak dobrze nie ma. Pytanie, czy z nim będzie tak można, będzie można tak zrobić, czy nie? Czy może on zostanie do końca taki robot? No bo ten tutaj więzień ewidentnie jest, ma odruchy ludzkie. Ojejku, zaczyna się dziać, naprawdę zaczyna się dziać. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. Taki akurat w sumie wyszedł taki sympatyczny, pozbierały się historyjki zgodne tematycznie. Gdzieś jakiś przełom zawsze nastąpił. Niech będzie, dobra. No, jeszcze raz, kończymy odcinek. Ciąg dalszy przed nami, więc oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.